mogą panować tylko jedne nastroje, pełnej mobilizacji. To znaczy, myślę tu naprawdę bardzo poważnie o tym, że czeka nas bardzo, bardzo ciężkie spotkanie. No z racji tych wszystkich faktów, które mają miejsce do tej pory, czeka nas bardzo ciężkie spotkanie, bo każdy zespół, zespół Beniaminka szczególnie, będzie chciał się pokazać z jak najlepszej strony, niekoniecznie na stadionie lidera, na każdym stadionie pierwszoligowym, na który właśnie wrócił. Myślę, że przydałoby się oczywiście, ale w zasadzie myślę, że nawiązując do tego meczu z Górnikiem Łęczna, dobrze się stało, że Górnik wygrał się 5-2, z tego względu, że będzie pełna mobilizacja. Gorzej byłoby przegrał 5-2, może ten mecz traktowalibyśmy w innych kategoriach, ale widać, że jest to dobra drużyna, która jest dobrze przygotowana motorycznie i to będzie duże wyzwanie dla nas. Nie tylko ze względu na to, że Górnik jest dobrą drużyną, Łęczna jest dobrą drużyną, ale również po tych naszych ostatnich sukcesach będzie bardzo ciężko i trudno na pewno się zmobilizować, ale myślę, że jesteśmy na tyle profesjonalistami i drobną drużyną, że będziemy potrafili ten mecz wygrać. No, myślę, że ta mobilizacja jest tak jak przed każdym meczem. No, już ten Nawałka już był chyba kilkakrotnie na naszych meczach i to jakiegoś większego wpływu na naszą grę nie będzie, bo my wychodzimy tutaj z myślą o tym, żeby zagrać jak najlepsze spotkanie i zdobyć te trzy punkty. No, na pewno to spotkanie, jak każde inne, nie będzie łatwe, bo widać, jest to Beniaminek, który dobrze zaczął ten sezon i na pewno tu nie przyjedzie, żeby się położyć, ale postawić nam ciężkie warunki i my jesteśmy świadomi tego. Dlatego myślę, że jak będziemy grali to, co gramy do teraz, to będziemy spokojni o wynik. Panie dyrektorze, może pan... Dziękuję. Są już na boisku, już trenują z piłkami, ale jeszcze nie z drużyną. Myślę, że od poniedziałku już zaczną trenować z drużyną, także będziemy mieli oczywiście niewątpliwie wzmocnienie w linii defensywnej oczywiście i w pomocy. Muszę wspomnieć również o Magierze, bo również już zaczyna trenować i wygląda dobrze. Także myślę, że ci trzej zawodnicy, nie wspominając o Nowaku nawet, będą na pewno dużym wzmocnieniem dla nas. Tak jak wspomniałem wcześniej, myślę, że cały zespół Górnika jest zmotywowany. Kilka nazwisk z przeszłością już wcześniej ekstraklasową, tak jak pan wspomniał, Bonin, Nowak, Maciek Szmatiuk, no to są zawodnicy, którzy mają już taką swoją markę wyrobioną, w dobrej dyspozycji, na pewno to, co pan mówi, Grzegorz, Nowak do tego, mamy tą dwójkę zawodników, którzy decydują, prawdopodobnie będą decydowali w dużej mierze o tym, co się będzie działo z przodu. Potrafią to rozerwać, potrafią zagrać szybkim atakiem. No, mają taki zasób umiejętności, który mówi o bardzo dobrym poziomie tych zawodników. No, ja może powiem tak, no, każdy ten ustala własną taktykę i my jako piłkarze dostosowujemy się do tego. No. Tamta taktyka, którą preferował ten Nawałka, była dobra, przynosi efekty. Ta taktyka, którą teraz ten preferuje, też przynosi efekty w postaci punktów. No i my jesteśmy piłkarzami, do których pozycji nam odpowiadają i na tej pozycji gramy. No. Dlatego no, ciężko tu porównywać te obie taktyki.